Wyobraźcie sobie państwo, jest ogromne białe płótno. Na białym płótnie nie ma nic. Kompletnie nic, to nie jest ani przestrzeń, ani płaszczyzna. Jak nie ma kontrastu, wszystko jest... Jest tylko myśl w głowie, obraz z zamkniętymi oczami. I tą płaszczyznę, ogromną białą płaszczyznę, trzeba zaludnić dziesiątkami postaci, niebem, krajobrazem. Wy nie wiecie, co to jest za strach przed pustym białym płótnem. I teraz dotknie się pierwszy tego płótna po raz pierwszy i raptem jest już początek świata. I wyobraźcie sobie od tego ogromnego białego płótna zaczynał Matejko swój Grunwald. Nie było nic, był mały szkic i w głowie obraz tak precyzyjny. Trudno sobie to wyobrazić po prostu człowiekowi, który nie maluje. Ja wiem, co to jest duży format, sam maluję duże formaty. Dobrych, wielkich obrazów jest bardzo niewiele w historii malarstwa. No, najsłynniejszym wielkim obrazem są gody w Kanie Galilejskiej, Weroneza, które są w Luwrze. Ale nie wiem, czy znajdzie się pięć ważniejszych obrazów od bitwy pod Grunwaldem. Ten obraz ma wspaniałą kompozycję. Jest to kompozycja taka... Cały obraz jest właściwie jednym rytmem. Jednym rytmem kłębienia się pokryty. Nawet w najlepszym malarstwie renesansowym, nawet u Siemieradzkiego, słynnego ze swoich draperii, nie znajdzie się tak namalowanego brokatu, tak namalowanej tej żółtawej draperii. Tu, te dwie plamy, on to zrobił dla kolegów malarzy. Patrzcie, co umiem. Zawsze w każdym obrazie zrobi się coś dla popisu, nie przed publicznością, bo publiczność patrzy po oczach, po wyrazach twarzy, nie zwróci uwagi na te draperie. Te draperie, był to popis mistrzostwa wielkiego malarza przed kolegami. Matejko używał prawie wyłącznie okrągłych pędzli. Wielkie, okrągłe pędzle, którymi kręcił, robił wszystkie akrobacje możliwe. Półsuche pociągnięcie. Matejko używa bardzo grubego płótna, żeby nie dojść do ceraty. I to jest właśnie takie pędzle, jeszcze grubsze. Nazywali to wówczas słynne miotły matejkowskie. Na twarze. Tu nie ma jednego człowieka, który umiera w przerażeniu, który walczy ze złością. Wszystkie twarze są natchnionymi twarzami wielkich bohaterów. Nie ma w jednym miejscu, nie ma zbydlęcenia. Tu wszyscy ludzie są wielcy i natchnieni. I Witold trzymający indyjski miecz ceremonialny, i Zawisza czarny w pasie przeworskim, i Żiszka tnący koncerzem, który jak wiadomo jest trójką.